Siema się rzymeczki, ja jestem Stasia, witam was w kolejnym odcinkowym kanale. A dzisiaj jest to drugi odcinek z serii Portrzeta Widzów DJ3. Tak, słuchajcie. Ostatnio konkurs zakończył się w Słowenii HS281, gdzie wygrał Ciastek Kun przed Maxem 20 i Kosmojankiem. To jest, słuchajcie, czołowa trójka. Więc cóż, my już zaczynamy konkurs. Oczywiście dam sobie kamerkę F1. Więc cóż, Stasiu zaczyna, to jest kościa Francja HS235. Wiatr jest naprawdę dość korzystny. Ale Stasia niezbyt dobrze sobie poradził. Miał bardzo dobre warunki jednak ten skok. Trzeba powiedzieć szczerze, był słaby. Stasio chyba nie jest w najwyższej formie, co pokaże Raszek ostatnio też niezbyt wysokie miejsce, ale ten lot zapowiada się bardzo dobrze, bardzo wysoko leci i ładnie daleko, w ładnym stylu, 227 metrów, no i Raszek tym skokiem może nawet zbliżyć się do czołowej trójki po pierwszej serii. No to co pokaże Shadow Spring Rigger, no nie wygląda najlepiej ten lot, jednak będzie się starała tutaj zrobić jak najwięcej ile może, jednak ten skok daje jej. Oczywiście miejsce drugie, jednak strata to jest 11,9 do Raszka. No to Miki. Wiatr ma dalej korzystny 2,5 metra na sekundę, jednak chyba troszeczkę spóźnił. Chyba jednak troszeczkę spóźnił ten lot i właśnie ten skok nie był zbyt dobry. 211,5. No to Mr. Lordish. Rozpoczynamy, słuchajcie, czołową piątkę właśnie Pucharu Świata Widzów po pierwszym konkursie w Słowenii. No tam Mr. Lordi skakał naprawdę na dobrym poziomie. No teraz Raszka nie wyprzedzi, jednak będzie na miejscu drugim moim zdaniem. 220 metrów i do Raszka ma stratę niecałych chyba z tego co widziałem 7 punktów. Tomek Bala. Czwarty zawodnik po pierwszym konkursie, zwycięzca sezonu w DJ4, jak dobrze pamiętamy. Jednak ten skok jest naprawdę słaby w jego wykonaniu. To jest przedostatnie miejsce Tomka Bali. No nie najlepiej zaczyna. Miejmy nadzieję, że w drugiej serii się odbuduje. Co pokaże Kosmojanek? Wysoko leci, bardzo wysoko. I ten lot dał mu chyba miejsce drugie moim zdaniem. 222 i już ma stratę 4,5 punktu do Raszka. Więc zobaczymy. Została czołowa dwójka. Max 20. Mówiłem w pierwszym odcinku, że on potrafi świetnie latać. Teraz ten obieg już jest troszeczkę mniejszy, jednak on lubi mamuty, ale ten skok nie był zbyt lany. Widać, że ten wiatr się znacznie pogorszył pod narty i właśnie Max trafił na jedne z gorszych warunków. Podobnie zresztą jak Ciastek Kun, też ma nie najmocniejszy ten wiatr pod narty. Ale zobaczymy, co pokaże lider Pucharu Świata. No tak średnio. Powinna być czołowa piątka? Tak, jest dokładnie na miejscu czwartym. Więc Raszek to ciekawe prowadzi. Tutaj Raszek chyba trafił na najlepszy, jednie z najlepszych warunków. Ale dobrze, zaczynamy serię drugą. Max 20, no on miał największego pecha do warunków i skoczył jedynie 194. Czyli nawet nie doleciał do 200 metrów jako jedyny zawodnik. No ten lot będzie już znacznie lepszy w jego wykonaniu, jednak też nie jakoś stanowczo. 206, właśnie w tym drugim skoku miał nieco mocniejszy wiatr. To co pokaże Stasiu. Przedostatnie miejsce po serii pierwszej. Ten skok zapewni mu jak na razie miejsce pierwsze. 197,5, jednak to nie był najlepszy skok. No to Tomek Bala. Tutaj troszeczkę zaskoczenie. Spodziewaliśmy się po tym skoczku nieco więcej. Po tym świetnym sezonie w DS4 chyba przyszedł jakiś jego gorszy czas. No zobaczymy. Ale ten skok był dany powyżej punktu K, 208,5, więc metr krócej, no pół metra, można powiedzieć, krócej niż w serii pierwszej. Jak na razie przewaga 16 punktów nad drugim zawodnikiem, więc tutaj przewaga jak na razie dość dobra. Co pokaże Miki? On nie miał aż takiej dużej przewagi nad Tomkiem Balą, więc tutaj wszystko zależy od tego, jak skoczy. Chyba zabraknie troszeczkę. Tak jest, jednak jest drugi, o 3 punkty za Tomkiem Balą, no to Shadow Spring Rigger. Bardzo udany skok w serii pierwszej, co pokaże w serii drugiej Shadow Spring Girl. Na pewno chce się odbudować po tym niezbyt dla niej udanym występie w Słowenii. Brawo, dobry skok.
No i Shadow Springer Girl została już tylko czołowa czwórka, więc jest prawdopodobieństwo, że Shadow Springer Girl stanie na podium dzisiaj. Ciastek Kun, lider Pucharu Świata. Skok miał dobre warunki, też nie miał zbyt mocnego tego wiatru i ten skok daleki. Utrzyma to czwarte miejsce i zobaczymy, nawet jest szansa, że stanie na podium. Co pokaże Mister Lordish, piąty w konkursie w Słowenii. No, on niezbyt dobrze wygląda ten lot i właśnie chyba troszeczkę zabrakło, zobaczymy, który to będzie. Jest drugi, jest przed Shadow Springer o 3,6, jednak traci do Ciastka Kuna tych punktów ponad 4 i Ciastek Kun na pewno dzisiaj na podium, więc przypuszczam, że ochroni jak na razie tą żółtą koszulkę lidera. No zobaczymy. Kosmojanek jednak, on był na miejscu trzecim. Z tego co pamiętam, ale ten skok, no zabraknie niestety mu troszeczkę. Które to będzie miejsce? Jest czwarty niestety. Więc no spadł troszeczkę. No to co? Czy Raszek wygra konkurs? No on tutaj nie najlepiej zaczął w Słowenii. No może teraz się odbuduje. Ciastek czy Raszek? Ciastek czy Raszek? Jednak Ciastek, no niestety Raszek, o proszę zobaczyć, miał jedynie 0,7 metra na sekundę. I niestety psuje skok 196,5. I Ciastek Kun, drugie zwycięstwo. Drugie zwycięstwo rzędu, no fenomenalna forma Ciastka Kuna. Jednak on miał jedne z lepszych warunków, no proszę zobaczyć. Tutaj drugi najdalszy skok wisi 16,5, więc miał jedne z lepszych warunków. Drugi Mister Lordish tutaj zasłużenie, dwa bardzo dobre skoki. I Shadow Springer, co ciekawe, jest na trzecim stopniu podium. Kosmojanek jest czwarty. No Raszek niestety nie utrzymał miejsca pierwszego. Spadł na piąty. Tomek Bala szósty. No i co ciekawe, Max 20 na miejscu ostatnim, jednak on nie miał farto do warunków. O to zobaczymy, jak wygląda Puchar Świata. Tak ogólnie wygląda. Ciastek Kun dalej liderem. Drugi Mister Lordish, trzeci jest Kosmojanek. Utrzymuje miejsce trzecie. Max 20 spada na czwarte. Shadow Springer już się powoli zbliża do tej największej trójki. Więc słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapencję w górę i subika. A ja już bez żadnego przedłużania zapraszam was na outro.